Witamy Was dzisiaj w pierwszym dniu w Kapadocji. Dzisiaj mamy taki bardzo wczesny poranek, dlatego że obudziliśmy się o 5 rano. Ja dopiero doszłam do siebie, ale czekamy jeszcze na śniadanie. Patrzcie, Husajn zostawił tutaj stół białym obrusem i to jeszcze dla takim... mój kochany. I to jeszcze takim błyszczącym. I wiecie co, robi się bardzo fajnie, bardzo ciepło. Zmieniliśmy trochę odzienie, dlatego że dzisiaj o 5 nad ranem wstaliśmy, żeby pojechać do Doliny Miłości, tak to się nazywa. Tam oglądaliśmy przy wschodzie słońca balony. Powiem Wam, że coś niesamowitego i dzisiaj chciałabym zaprosić Was na śniadanie i chciałabym właśnie w momencie, jak będziemy Wam trochę o tym opowiadać i jeść tureckie śniadanie, to trochę Wam właśnie wkleję przebitek, dlatego że są niesamowite. Poza tym dzisiaj nagram Wam właśnie hotel, w którym się zatrzymaliśmy, jak to wszystko wygląda. Pogoda jest, powiem Wam, przepiękna. Ten film pojawi się na pewno z dużym opóźnieniem, ale jest początek października i naprawdę nam się tak udało, dlatego że wiem, że czasami osoby wybierają się do Kapadocji i nawet nie widziały tych balonów, dlatego że nie było pogody czy coś. Okazuje się, że śniadanko pewnie będziemy jedli tutaj na tarasie. Zrobię Wam na pewno osobny film o tym hotelu. Wybraliśmy się tak, wiecie co, last minute, czyli w ostatnim momencie, dlatego że nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieć czas, czy po prostu, wiecie, jakieś siły. Ja też trochę podupadłam zdrowotnie, ale wybraliśmy się finalnie, więc coś znaleźliśmy. Bardzo fajny hotelik. Powiemy Wam właśnie w następnym odcinku, ile to wszystko kosztuje. A co do balonów, to niesamowite. Bo ja się tak zdziwiłam, że cały hotel tutaj będzie jadł śniadanie, ale bo cztery talerze dali, ale że to tylko dla nas, wiecie, co niesamowite. Ten hotel miał bardzo dobre opinie, dlatego że jest to hotel rodzinny, wiecie? Tak, i bardzo dużo i bardzo wysokie, dobre opinie. Wszystkie stoli gdzieś jest stary, stary hotel. A wiesz, gdzie idziemy? No. Następne dniu będzie
Tutaj. Kestel. Wiecie co, my znajdujemy się, zrobię jakąś pineskę i wam pokażę. My nie jesteśmy w Góreme, czyli w tym takim centrum. My jesteśmy tak w Kapadocji, ale właśnie koło tego zamku, przepiękny zamek. I też właśnie mieliśmy taki wieczorny spacer. Może dzisiaj pójdziemy na wieczór i coś więcej wam nagram. Zobaczymy, co będzie kupić. Lubisz balony? Lubisz. Bardzo romantyczne. Bardzo romantyczne. Ja nagrywam timelapse film. Jak chcę 1000 like. Bardzo ładnie bym sobie nagrał timelapse'a dla was. Okay. Bardzo rano długo. No. Ale pięknie. Naprawdę pięknie. Very beautiful. Właśnie i będziemy jeszcze robić, słuchajcie, zakupy pamiątek. Ej, bardzo fajnie to wygląda, robią nam tutaj śniadanko. Co wam chcę tylko powiedzieć z takich pierwszych wrażeń moich z Kapadocji. Ja oczywiście bardzo chciałam tutaj dojechać, dlatego że wszyscy z Polski mi pisali, że oni byli tutaj już raz, dwa, pięć razy. Ja tu nigdy nie byłam, w końcu dojechałam. Tylko po Pamukkalach ja miałam takie trochę, wiecie, że jadę, no zobaczymy jak będzie. Dlatego że ja osobiście, to jest tylko moje zdanie, byłam Pamukkalami bardzo rozczarowana. Po prostu Pamukkale to co jest, wiecie, przedstawiane w internecie, no to nie wygląda w rzeczywistości nawet tak, ja wiem, w 50% to dla mnie tak nie wygląda, dlatego że tam są jakieś takie ścieżki dla turystów, ale wszystko jest bardzo zniszczone. Nie jest to imponujące. Jakoś tak, wiecie co, widziałam jakieś podróby Pamukkali i też wyglądały całkiem nieźle, no. Kapadokia zrobiła na mnie dużo większe wrażenie niż Pamukkale i ja uważam, że Kapadokia w ogóle przerosła nawet moje oczekiwania. Ja się nie spodziewałam, że tutaj będzie aż tak. Jest dużo bardziej aż. W ogóle zauważcie też, ile kobiet tam było przebranych w takie sukienki. Ja byłam, wiecie co, w kurtce, w takim zimowym swetrze. Oczywiście cały czas mam swoje krzewiki, a dziewczyny były tam wyrozbierane z jakimiś make-upami, podczas gdy my po prostu wstaliśmy z łóżek i wsiedliśmy do samochodu. Robili sobie przepiękne sesje zdjęciowe, naprawdę niesamowite miejsce i tak na tyle, co widziałam właśnie tych filmów w internecie, to wszystko się zgadza. We'll be right back.
Słuchajcie, Husan już zasiadł do śniadania. W ogóle powiem wam, chłopaczek nam tutaj wszystko serwuje. Tak wygląda tureckie śniadanie, czyli mamy tutaj na talerzykach różne składniki i tak wiecie, je się to śniadanie z bułeczkami. Pewnie dali turecki chlebek, tak? Tak. Dali turecki chlebek. Jest dżem, jest taka szyneczka, są oliwki, jest serek, są dwa rodzaje żółtego sera. No. Seni gebertirim. Seni gebertirim.
Susan idzie po szansę, a teraz gwiazda Hollywood tutaj. Proszę bardzo, gwiazda Hollywood. Śmiejemy się dlatego, że obejrzycie wcześniejszy film, gdzie mówiłam wam o tym, że właśnie moją teściową ludzie tutaj postrzegli, że ona nie jest z Turcji, że ona jest obcokrajowcem. Chodź do mamusi, już dajemy talerzyk dla dziecka też. Dla dziecka musi być talerzyk, ona musi też jeść, tak? Już siedzi elegancko, tylko to jest elegancka dziewczyna. Çaylar da geliyor. Sincancığım. Bütün olmaz. Ona ilk defa böyle... Kaç senedir yemiyorum. Widzicie, turecki chlebek, taka bułeczka. Pysiuniu, chciałabyś? Teşekkür ederim. Gerçekten mi? Evet. Çok işler yapalım. Hüseyin'e şey podobało na balonach. Bardzo dobrze. Zrobiłam Hüseyin'owi piękne zdjęcie. Ja rekomenduję dla wszystkich ludzi. Naprawdę 100% jechać tutaj. No i wiecie co, to wam za chwilę jeszcze powiemy, ale wiele ludzi na przykład szuka hoteli, żeby hotele miały widok, wiecie co, na balony. Ale to nie jest wam tak potrzebne. Najlepiej jechać do tej Doliny właśnie Miłości, dlatego że tam zjechało się bardzo dużo, wiecie co, autokarów, ludzi, tysiące. Naprawdę, ja wam zrobiłam przebitki, jak to wyglądało. I nie szukajcie hotelu nawet z widokiem na balony, ale właśnie możecie pojechać do tej Doliny, dlatego że tam wszystko widać. Później te balony trochę tak sukcesywnie przesuwają się na miasto, ale to tylko tam widać najbardziej, nie? Nieważne. Nieważny jest hotel z widokiem na balony. Balon 5 km, 10 minut samochodem. No. Jest tu, gdzie serwis, tak, jest transport. I tam płaciliśmy za wjazd, tak? Ile płaciliśmy za wjazd? 50 lira? 30 lira. Tak. Wiecie co, wjazd samochodem tam jest 30 lira, czyli naprawdę tyle idą jeszcze jajka i pisi. Wiecie co, i właśnie tutaj ile? 30 lir za wjazd samochodem. Naprawdę, zrobiłam wam trochę przebitek, jak to wygląda, więc tak jak ja kiedyś szukałam, żeby hotel był z widokiem na balony. O tak, dla mnie jest kawusia, żebym doszła do siebie. Ja robię, to dla mój kochany. A tak, ty robisz, no to naprawdę warto tylko do tej doliny jechać. Niesamowite, wydaje mi się, że około 100 balonów było w niebie, nie? Ale tu się nie jest 100, minimalne 100 balonów na pewno było. Wiecie co, niesamowita organizacja tego miejsca. Ile euro, jeden osób, jeden balon jest 20 osób, ale duże, naprawdę no, duże. Właśnie kiedyś słuchałam chyba na podróżach wojownika, ale że... Ale duża organizacja jest, no. Duży samochód, wiesz. Tak, na podróżach wojownikach to właśnie tam Piotrek mówił, że jeden balon ile kosztuje, dlatego że to jest kupa kasy. Bardzo dobre. Śniadanie bardzo fajne i idą jeszcze jajeczka, będziemy jeść. Tylko pisi dużo będzie, jest os, a pisi. I jajka będzie. A pisi to jest to samo co w Eskişehir? Podobne. Bez mięta, tylko. Bez mięsa. Jaki chleb? A puste. Puste. Ale zobacz jaki duży hotel robi, budowanie. Emekli pilot falan mı? Yok, burada bir Kapadokya Üniversitesi var, orada yetiştiriliyor bu pilotlar. Değil mi? Evet. Ben çünkü bir geçmiş senelerde geldiğimde balona çıkmıştım. O zaman emekli bir şeydi, pilottu. Doğrudur, çok eski, deneyimli bir pilotlarımız da var. Teşekkür ederim. Gelmedi, değil mi? Yok. Pişi de geliyor. Pişi de geliyorum. Çok sağ olun, elinize sağ olun. Sağ olun. Ben çok beğendim burayı. Bir diplik sıfırda kasma yapacağım. Çok güzel. No
następnym razem możemy się wybrać na fruwanie balonem. Powiem wam, że naprawdę widoki z samego dołu były imponujące, ale z góry jak te balony też się wymijały i właśnie, że tam, nie wiem czy to dokończyłam, że emerytowani piloci są właśnie sternikami tych balonów. But there are also school here that they are especially graduating many pilots, students for balloon. Wiecie co, chłopak, który właśnie nam tu przyniósł śniadanie, to też mówi, że tutaj właśnie również na miejscu szkolą takich pilotów, uczą, żeby właśnie mieli obsługiwać te balony. Jeszcze wam tylko dokończę z tą organizacją, że tak jak sam mówię, że tutaj właśnie bardzo dużo ludzi jest zatrudnionych, dlatego że na przykład jak wypuścili w powietrze 100 balonów, to do tych 100 balonów potrzebują właśnie 100 autokarów, takich wiecie, minibusików, żeby odbierać tych ludzi. Jedzie też taki właśnie jakby pick-up, który zbiera ten balon. Powiem wam, no, tysiące ludzi, coś niesamowitego, ja nie miałam w ogóle wyobrażenia, że jest to tak duże przedsięwzięcie, więc... Generalnie turyści z całego świata, bardzo dużo Azjatów. Według mnie, jeśli do jakiegoś miejsca przyjeżdżają Azjaci, no to to już jest jakieś takie miejsce, wiecie, top, top. Poproszę napisy, jaki koment. Jeśli chcesz robić pisze w domu dla ciebie, ja będę robię. Poproszę koment. Ja nie jadę właśnie. Evet, ben. Yok, a bundan. Sonra. Parę kazanıyor şimdi. Oprócz tego, że oczywiście muzułmanki były wymalowane i robiły sobie zdjęcia i w ogóle dziewczyny były poprzebierane w różne takie zwiewne sukienki, to bardzo dużo było też właśnie takich atrakcji typu te sesje zdjęciowe w tych starodawnych samochodach. One pojawiły się już po wschodzie słońca. Te samochody wjechały i pewnie jechały właśnie na jakąś tam wzgórze z tymi koniami, bo to zazwyczaj są takie sesje zdjęciowe właśnie z Kapadocji. Oprócz tego były tam też kamel, czyli to nie jest lama, to jest wielbłąd. I właśnie wkleję wam też przebitki tego, jak Szansa była zachwycona tymi kamelami, dlatego że wiecie, ona lubi takie dzikie zwierzęta, lubi kucyki, lubi koniki. No i też ludzie trochę jeździli, robili sobie zdjęcia, więc generalnie atrakcji tam na tym wzgórzu, w tej Dolinie Miłości jest bardzo dużo, bo oprócz tego, że właśnie podziwiacie cały czas te balony, które później w ogóle przesuwają się nad tych ludzi i to jest też ogromna atrakcja, dlatego że niektóre opadały tam w tej dolinie. Było widać, że one właśnie tam już zostaną, ale niektóre przesuwały się wyżej i właśnie lądowały koło nas. Coś naprawdę niesamowita atrakcja, nie? Bardzo dobra. Bardzo duża atrakcja. Coś nie... To w ogóle przerosło nawet moje oczekiwanie. Mam duża atrakcja teraz, bo... Husej ma też bardzo dużą atrakcję teraz. Powiem wam, że śniadanko bardzo dobre. Tutaj właśnie dostaliśmy takie informacje w komentarzach, że właśnie osoby, które zajmują się tutaj prowadzeniem tego hoteliku, to jest taki rodzinny biznes. No i że właśnie przepyszne śniadanie, że wszystko takie dopicowane. I rzeczywiście ludzie są bardzo uprzejmi i tak widać, że chłopak cały czas dobiega, co nam trzeba, co by nam brakowało. Pyszne, nie? Wszystkie 100% pysznie. Pyszne. No. Mam się trochę za filarem, dlatego że mocno grzeje. Powiem wam, że różnice temperatur są tak duże, że rano było 10 stopni, a dzisiaj w ciągu dnia będzie, nie wiem, 26-27. No więc jest trochę taki challenge, wiecie, z ubraniami, dlatego że mamy ubrania nie takie średnie, mamy takie zimowe. Poza tym mówię, że nie ma nic, dlatego że wszystko zjedliśmy. Wiecie co zjadłam? O, tylko smacznego, ma pestki. Ale nie ma deciekła. No, zjadłam to pisi, które było większe. Wymieniłam sobie, dlatego że w tym większym pisi znajdował się w środku ser i właśnie pietruszka. I naprawdę dobre, tylko jak na śniadanie, to powiem wam, bardzo tłuste. Może nie każdy by chciał zjeść. Mam nadzieję, że podobały wam się widoki z Kapadocji, z tych balonów, dlatego że Osen naprawdę trzymał tego drona, starał się jak najwięcej nagrać i piękne. Ja w ogóle będę trzymać cały czas w telefonie te zdjęcia. Wiesz, co było najpopularniejsze jedzenie w Kapadokia? Co? Testy kebaba. Testy kebabi. A, jedliśmy to.
Jedliśmy to? Nie, nie jedliśmy. Wiecie co, raz mi pan pisał na YouTubie, że jadł taki testi kebab. I ja nie wiedziałam, co to jest. I ja sobie wpisałam w Google i rzeczywiście to jest jakaś taka specyficzna forma podawania kebaba, której ja nie jadłam. Husajn, a ty jadłeś ten testi kebab? Nie. Raz mi pan pisał, no właśnie, no to zapraszamy was na tego kebaba, na pozostałe filmy, no i dajcie znać, czy byliście w Kapadocji, ile razy byliście w Kapadocji, czy płynęliście balonem, czy właśnie wybraliście się na ten lot balonem i czy wam się podobało, dlatego że ja jeszcze wczoraj, tak już kończąc, zauważyłam, że bardzo dużo jest, tu powiem wam, rozrywek i tak naprawdę, jak ktoś mi pisał, że był w Kapadocji nawet 5 razy, to ja się nie dziwię, dlatego że za każdym razem można tu widzieć zupełnie coś innego. Oferują tu, wiecie co, nawet jakieś trekkingi. Czy byliście na takim trekkingu? No i co polecacie? Teraz jesteśmy w Kapadocji po raz pierwszy, więc może jeszcze kiedyś się wybierzemy, jak właśnie coś fajnego polecicie.